Czy to wszystko, co dzieje się z bohaterami w książce Miasto Boga, czy przemoc i bieda straszna, która panują w dzielnicy, są właśnie wynikają z tych nierówności społecznych? Moim zdaniem w społeczeństwie Brazylii są dwa różne rodzaje ludzi wykluczonych, potrzebni i zbędni. Ci potrzebni są w stanie znaleźć jakąś pracę, wykonując usługi dla bogatych elit z warstwy wyższej, gwarantując sobie przeżycie. Reszta, która nie może sobie znaleźć pracy, to wykluczeni i zarazem zbędni. Oni nie są w stanie znaleźć sobie żadnej pracy. To ludzie niewykształceni, z reguły analfabeci, którzy często trafiają do świata przestępczego. Są najbardziej narażeni na nieszczęścia i nędzę. Ta grupa zbędnych wykluczonych jest efektem 400 lat niewolnictwa, kolonizacji i związanej z nim polityki społecznej. To doprowadziło do nędzy, braku wykształcenia, braku dostępu do opieki medycznej dla najbiedniejszych. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli przyjrzymy się wykluczonym, to większość z nich to czarni lub mulaci, różne mieszanki rasowe, również Indianie. Rząd jest słaby, a społeczeństwo rasistowskie. To, co widać w książce, to też ciągłe problemy rasowe. Czy mógłbyś trochę więcej też o tym opowiedzieć? To znaczy, czy podział jest taki, że bielsi są bogatsi, a im ciemniejsi, tym biedniejsi? Koloniści byli biali. Brazylię kolonizowali Portugalczycy. Niewolnikami natomiast byli czarni Afrykańczycy, a z kolei Indianie zostali wymordowani. Nie liczą się już w społeczeństwie. Potem przyszły nowe fale emigrantów, znowu białych. Niemcy, Włosi, Polacy, Japończycy. Emigrantom udało się w Brazylii znaleźć swoje miejsce, a potomkom Afrykańczyków jeszcze nie. Nie odnaleźli swojego miejsca i cały czas żyją na marginesie. Można powiedzieć, że przez to Brazylia jest jednym z najbiedniejszych krajów w Ameryce Południowej i na świecie. Przez to przestępczość jest tak gwałtowna i tak silna. Przemoc w biednych dzielnicach jest odpowiedzią na tę historyczną nierówność. Czy karnawał i te wszystkie taneczne pochody są rodzajem pewnego wentylu bezpieczeństwa dla tych biednych mieszkańców Brazylii? Czytam takiego filozofa francuskiego, który mówi, że każde społeczeństwo ma potrzebę święta, świętowania i karnawału. Również w Brazylii jest to obecne i bardzo ważne. Piszę teraz książkę o Sambie i wiem, że historia karnawału, jaki znamy, karnawału kreolskiego, jest bardzo krótka. Ma dopiero 100 lat. Jest on dla nas bardzo ważny nie tylko dlatego, że jest świętem, ale również dlatego, że tworzy naszą tożsamość narodową. Najpierw mieliśmy karnawał wenecki, francuski, przywieziony tutaj jako kolonialna rozrywka. Król portugalski sprowadził te zabawy do Brazylii. Brały w nich jednak udział tylko elity. Bardzo późno karnawał wyszedł na ulicę i stał się masową rozrywką.
Karnawał współczesny, taki, kiedy bierze w nim udział lud, ludzie wykluczeni z marginesu, ludzie czarni, to zaczęło się 20-30 lat po likwidacji niewolnictwa. To bardzo ważne, ponieważ daje to możliwość uczestnictwa w kulturze ludziom wykluczonym. Niezależnie od towarzyszącej mu przestępczości, karnawał jest potrzebny, żeby społeczeństwo mieszało się i jednoczyło. O karnawał como uma necessidade do ser humano de festejar. O problema é que o problem polega na tym, że prasa brazylijska pokazywała zawsze tylko dobre strony Brazylii. Karnawał i inne atrakcje. Chodziło o to, żeby przyciągnąć turystów i kapitał. Starano się ukryć problemy i ciemne strony życia. Prostytucja i przestępczość nie tylko w miastach, ale także na wsi, gdzie władze sprawują posiadacze ziemscy. Sobretudo prostytucja, turizm seksualny europeu, który idzie do Brazylii, robi turizm seksualny. To oni rządzą na swoich ziemiach i robią, co chcą. Teraz rozwija się turystyka seksualna. Wielu ludzi z Europy przyjeżdża do Brazylii tylko w celach seksualnych, ale o tym prasa milczy. Problemem jest przestępczość w Brazylii. Trzeba zadać sobie pytanie, skąd pochodzi broń służąca do zabijania. Broń pochodzi z Europy. Tu jest produkowana. Gangsterzy używają broni rosyjskiej, szwedzkiej czy innej. Przemoc jest więc problemem globalnym. Europa, tak jak dawniej była częścią zjawiska kolonizacji, tak dziś uwikłana jest w problem przestępczości w Ameryce Łacińskiej. Czy Miasto Boga to jest wyjątek, czy takich na przykład właśnie książek jakoś tam zaangażowanych społecznie, czy wręcz politycznie jest więcej? Literatura brazylijska zawsze miała autorów zaangażowanych społecznie. Teraz najpopularniejszy jest Paulo Coelho, który się tym akurat nie zajmuje, ale to jego sprawa. Sprawy społeczne zawsze były istotne w literaturze, w teatrze i przede wszystkim w muzyce. Książka Miasto Boga jest wyjątkowa, ponieważ ja jestem czarny, urodziłem się w faweli dzielnicy Nędzy. Spędziłem w Mieście Boga 30 lat, więc mój sukces jest wyjątkowy. Wcześniej nie było książki napisanej przez kogoś z tego świata, kto tak naprawdę zna tę rzeczywistość od środka. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo.